Bomba była już prawie w mieście. Namierzyłam ciężarówkę, w której jechała, i udało mi się ją wynieść. Ale Hicks od początku mnie śledził. Przyłapał mnie za bramą miasta. A ja trzymałam tę bombę w ramionach jak dziecko. Potem, w ramach kary, rozebrał mnie do naga i wywołał deszcz. Posłuchaj, Fragile. Mam dla ciebie propozycję. Chcesz żyć dalej ze świadomością, jak wiele zniszczyłaś? A może wolisz zniszczyć siebie dla dobra innych? Streszczaj się. Dobra. Jeśli chcesz ratować własną skórę, wystarczy, że skoczysz. Ale jeśli wolisz dokończyć swe altruistyczne dzieło, będziesz musiała zanieść moją bombę do smołowiska i ją tam wrzucić. Ludzie okrzykną cię bohaterką. Ale najpierw będziesz musiała przejść nago przez temporal. Oddasz swój cenny czas, by miasto pożyło trochę dłużej? Cóż, dla mnie brzmi to jak uczciwa wymiana. Nie przepadam za swoją twarzą, więc ją zakrywam. Ale ty... O, ty przecież uważasz się za piękność. Tatoś musiał być dumny. Nie. Bez obaw zachowasz twarz. Chcę, żeby była swego rodzaju świadectwem. Czemu to robisz? Czemu mnie zdradziłeś? Znalazłem kogoś, kto bardziej mi pasuje. Kogoś, przy kim nie muszę nosić maski. O! Tylko pamiętaj, nawet jeśli ocalisz południowy, zawsze będziesz wariatką, która wysadziła środkowy. Ta twoja śliczna buźka na zawsze już pozostanie twarzą terrorystki. Nie dadzą ci spokoju, możesz mi wierzyć. Mogą cię opatrzyć etykietką, ale i tak zniszczysz się w transporcie. Co wybierasz? Zrobię to. Pójdę. Nie dam się pokonać. A, no to powodzenia. Możesz mnie zniszczyć, ale mnie nie pokonasz. Możesz mnie zniszczyć, ale mnie nie pokonasz. Masz mnie za kruchą, ale się mylisz.